Kilka dni temu grupa hakerska Dragon Sector na specjalistycznej konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie ujawniła, że w oprogramowaniu kilkunastu elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls, czyli mówimy o pociągach, wyprodukowanych przez Newag, a należących do Kolei Dolnośląskich, zawarto kod unieruchomiający pojazd, gdy ten znajdował się w bezruchu przez co najmniej 10 dni w jednym ze zdefiniowanych uprzednio obszarów, a te obszary dziwnym trafem obejmowały zakłady będące konkurencją dla producenta. I nie ukrywam, że lubię patrzeć, jak szambo eksploduje. O swoje. A to wybiło pięknie. W komentarzach pytaliście m.in. co grozi hakerom. Spokojnie, będzie odpowiedź, aczkolwiek ją można zamknąć jednym zdaniem, ale zanim do niej dojdziemy, warto zastanowić się, dlaczego szambiarka eksplodowała i kto jej pomógł. Witam serdecznie, Newag, skandal i hakerzy, czyli drama na kolei. Specyfika naszego kraju jest taka, że często to państwo podrzucacie mi temat i tak było też tym razem. 7 grudnia o 13.16 otrzymałem takiego maila. Cześć panie Rafale, ten link jest chyba najlepszy, polski producent sam psuł swoje pociągi, służby specjalne wiedziały o tym od dawna. Link do artykułu na bithubie.pl. Nie ma jeszcze sprawy prokuratorskiej, więc można o tym rozmawiać i przedstawiać dowody. Trzeba być ostrożnym w oskarżeniach i opierać się tylko na faktach. A tych jest mało. Czyli mamy zaufaną trzecią stronę. Podobno CERT wiedział o sprawie w maju, ale tak twierdzą hakerzy z Dragon Sector. I generalnie podobno to Newag, perełka PiSu, masę innych jeszcze, że tak powiem, ciekawych odnośników, mogło dojść do modyfikacji kodu przez osoby trzecie, czyli generalnie temat taki, jak tygrycki lubią najbardziej. Ale pójdziemy generalnie inną drogą, natomiast za maila serdecznie dziękuję, pozdrawiam i lecimy z tematem. W podanym źródle, bithub.pl, autor nie podpisał się, pociągi wyprodukowane w firmie Newag mogły psuć się tylko dlatego, że zostały w ten sposób zaprogramowane. Od razu oczywiście z tyłu głowy przyszła mi do głowy afera volkswagenowska Dieselgate, od razu przyszła do głowy słynna afera żarówkowa postarzanie produktów i nie bylibyśmy sobą, gdyby oczywiście nie było kilku internetowych troli, bo na nich też trafimy. Na wstępie. Warto wyjaśnić za artykułem, że Newag to polska spółka akcyjna specjalizująca się w produkcji oraz modernizacji taboru szynowego, czyli zarówno tego spalinowego, jak i elektrycznego oraz wagonów pasażerskich. Przedsiębiorstwo wywodzi się z założonych w 1876 roku warsztatów kolejowych, które w latach 1952 do 2005 roku funkcjonowały jako zakłady naprawcze taboru kolejowego Nowy Sącz. I zaledwie kilka dni wcześniej grupa hakerska Dragon Sector na specjalistycznej konferencji, która miała miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie, ujawniła, że w oprogramowaniu kilkunastu elektrycznych zespołów trakcyjnych zawarto kod unieruchomiający pojazd, gdy ten znajdował się w bezruchu przez co najmniej 10 dni w jednym ze zdefiniowanych uprzednio obszarów. I dalej za źródłem. Wśród ujawnionych współrzędnych znalazły się zakłady PESA Bydgoszcz, SPS Mieczkowski w Bydgoszczy i Inowrocławiu oraz ZNTK Mińsk Mazowiecki. Z kolei w oprogramowaniu EZT Impuls należącego do Polregio odnaleziono kod, który po przekroczeniu określonej daty miał unieruchomić pojazd poprzez fałszywe sygnalizowanie przez komputer pokładowy awarii sprężarki. Warunek ten został jednak błędnie zaimplementowany, w efekcie czego pociąg psuł się tylko w przypadku uruchomienia go pomiędzy 21 listopada a końcem danego roku. Ponadto komputer innego badanego zespołu trakcyjnego zawierał warunek, który nakazywał sygnalizowanie awarii po przejechaniu miliona kilometrów. I z ustaleń Dragon Sector wynika, że łącznie różnymi wadami wprowadzonymi do oprogramowania Newagu dotknięte były 24 spośród 29 sprawdzanych przez grupę elektrycznych zespołów trakcyjnych tego producenta. Dotyczyło to pojazdów eksploatowanych m.in. przez SKM Warszawa, Warszawską Kolej Dojazdową czy Polregio. W sprawę zaangażowany został prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz zespół CERT Polska.
Ciekawostką jest, że członkowie grupy Dragon Sector już pół roku temu informowali o swoim odkryciu przedstawicieli wszystkich polskich służb specjalnych. O sprawie wiedzieliśmy od maja bieżącego roku, powiedział dziennikarzom Onetu Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji w rządzie PiS. Wówczas odbyło się jedno z posiedzeń Kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa, na którym pojawił się jeden z panów zespołu Dragon Sector i przedstawił nam kulisy ich prac. Tym samym informacje o tym, że wobec firmy Newag są takie podejrzenia, miał już wówczas rząd oraz wszystkie polskie służby policyjne i specjalne. Szefowie tych służb są bowiem członkami zespołu CERT. Na pewno mogę jednak zdradzić dwie rzeczy. To nie jest tak, że szeroko pojęte państwo nic nie wiedziało o tym działaniu producenta. Wiedzieliśmy i działania zostały podjęte. Druga sprawa to kwestia tego, że ta historia pokazuje, że CERT naprawdę działał. Ten zespół został stworzony po to, aby wyłapywać takie sytuacje. Skoro zgłosili się do nas hakerzy, którzy odkryli takie rzeczy w pociągach i mieli do nas na tyle zaufania, żeby nam o tym powiedzieć, to jest to bardzo dobry znak, dodał. Zanim dojdziemy do reszty, to przepraszam, ale przerwę iście dalej z tym artykułem z prostej przyczyny. Czy lubicie państwo słuchać, jak ktoś pieprzy głupoty? Bo zdaje się, że pan były minister rzeczywiście, byśmy tak internetowo powiedzieli, imię ma adekwatne do tego, że jest się Januszem. Bo jeżeli chodzi o Dragon Sector, to warto zastanowić się, dlaczego akurat CERT ma do nich zaufanie, czy też w drugą stronę. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłem, ale mam wrażenie, że wchodząc na stronę Dragon Sector, można znaleźć taką oto informację. Polacy wicemistrzami świata w cyberbezpieczeństwie. Polska drużyna znalazła się na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej międzynarodowych zawodów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego Capture the Flag. Drużyna Dragon Sector, w skład której m.in. wchodzą osoby z CERT Polska, uprasowała się tuż ze specjalistami ze Stanów Zjednoczonych i pokonała ponad 8,5 tysiąca zespołów. W studiu jeden z autorów tego sukcesu, Piotr Kijewski, kierownik zespołu CERT Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje. Dziękuję. O samych zawodach pewnie krótko porozmawiamy, bo jak czytałem, o co tam chodzi, to nie do końca, powiem szczerze, rozumiałem, bo to jest na takim poziomie już zaawansowania naukowego, ale w skrócie, co tam trzeba było robić? Rozwiązywać pewne zadania, pewne problemy, które były jakby dyktowane? Na początek może podkreślę, że akurat ja nie uczestniczę bezpośrednio w tych rozgrywkach. Jestem kierownikiem zespołu CERT Polska, który dostarcza też członków do gry właśnie. Więc no tutaj nadmiar przypisywania nadmiaru sukcesu mnie to jest tutaj troszkę zdecydowanie na wyrost. To należy się przede wszystkim członkom Dragon Sector. Czyli mówimy o bardzo prostym założeniu w takim razie. Wiem, że haker się źle kojarzy i tak dalej. Raczej bym mówił o specjalistach z zakresu informatyki, czy też odpowiednich narzędzi informatycznych, którzy wiedzą, co robią. Natomiast dziwi w takim razie, że przez cały ten okres czasu z prokuratury nic nie wypłynęło. Mało tego, ze strony użytkowników tych pojazdów też nic nie wypłynęło, czyli raczej możemy przyjąć założenie, że chyba nie były badane przez służby. Czyli raczej to, że tak powiem, działania służb sprawiają wrażenie takich troszeczkę, że tak powiem, jak ten słynny wirus celebryta, no bezobjawowe. Oprócz tego źródła warto iść jeszcze w innym kierunku, postaram się tylko wyrzucić te elementy, które, że tak powiem, nie zostały przytoczone w pierwszym źródle. Czyli na portalu Zaufana Trzecia Strona, artykuł o trzech takich, co zhakowali prawdziwy pociąg, a nawet 30 pociągów. Autorem jest pan Adam Hertle. Pozdrawiam. Pociągi polskiej firmy nagle zepsuły się w trakcie serwisu. Fachowcy byli bezradni, pociąg był w porządku, tylko nie chciał jechać. No uparty jak osioł. W ostatnim odruchu desperacji na pomoc wezwano zespół Dragon Sector, którego członkowie znaleźli cuda, o których nie śniło się maszynistom. No, w tej historii Zaufana Trzecia Strona zabiera nas w podróż pełną nieoczekiwanych odkryć, zdarzeń, działania pod wpływem stresu, czasu, sporych pieniędzy, a także nietypowych technologii. Zabierają nas w podróż, w której pociąg gra najważniejszą rolę, chociaż niestety nie jedzie, mimo że powinien. Więc zachęcam państwa, aby zapoznać się z tym artykułem u źródła. Generalnie cała historia, i to mnie naprowadziło na kolejny przyszły wtorek odcinek, gdzie będziemy omawiać już szczegóły, nie od tej strony, która jest mi, że tak powiem, obca. Owszem, potrafię trzymać lutownicę w ręce, natomiast jeżeli chodzi o informatykę, to o tyle, o ile, więc
przejdziemy do tego, co wynika z tego artykułu, a co pewnie wielu ludziom umknęło. Bo historia zaczyna się wcześniej, czyli wiosna 2022 roku, kiedy to kończy się serwis jednego z pierwszych pociągów Newag Impuls, eksploatowany przez Koleje Dolnośląskie. Serwis prowadzi firma Serwis Pojazdów Szynowych, zwana dalej SPS. Okazało się, że SPS wygrał przetarg na przeprowadzenie obowiązkowego przeglądu pociągów po pokonaniu dystansu 1 000 000 km. W przetargu na przeprowadzenie przeglądu startował także producent Newag. Jednak oferta producenta była o 3 miliony wyższa i ostatecznie przetarg wygrał SPS, który zaproponował, że serwis przeprowadzi za 22 miliony złotych. Mówimy o kolosalnych pieniądzach. I co się okazuje? Koleje Dolnośląskie mają 11 takich składów. Zgodnie z harmonogramem na serwis trafia właśnie kolejny, a pierwszy zamiast wrócić do pracy nadal stał w warsztacie. Drugi pociąg przechodził identyczny serwis, identycznym skutkiem. Przed serwisem jeździł, po serwisie jakoś się mu odniechciało. Prace nad uruchomieniem pierwszego składu, podobnie jak i sam skład, nie posunęły się w ogóle do przodu, a producent odmówił pomocy. Czyli mamy sytuację taką. W warsztacie dwa pociągi, trzeci nie trafia na przegląd na skutek awarii akumulatoru, więc zamiast niego do serwisu przysłany zostaje pociąg czwarty. Serwis chce skorzystać z jego obecności, by przeholować jeden z tych, których jeździć nie chcą, po podłączeniu czwartego jeżdżącego do jednego z nieruchomych. Okazało się, że no jak z chorobą weneryczną, ten czwarty pociąg też się zaraził przez kontakt, przez dotyk. Na tym był praktycznie koniec sytuacji, kiedy wszyscy już byli bezsilni, łysi, bo włosy z głowy wyrwane. W pewnym momencie problem zrobił się aż tak poważny, że nawet zauważyły już go media. Nie dało się tak jak z Orlenem i dystrybutorami wymawiać wszystkiego na awarię, no więc polecieli dalej i najpierw Newag tłumaczył, że pociągi zablokował system bezpieczeństwa. Oczywiście serwisanci, mając dostęp do 20-tysięczno-stronicowej instrukcji, nic tam więcej nie znaleźli. Oczywiście w tle kary umowne, natomiast w końcu w akcie ostatniej desperacji ktoś wpisał w Google polscy hakerzy, no i trafili w tym momencie na specjalistów od tej branży. Podpisali z Dragon Sektorem umowę, ci wzięli się oczywiście za robotę. Miesiące analiz inżynierii wstecznej pozwoliły na odkrycie niezwykle ciekawych warunków zapisanych w kodzie programowania. Okazało się, że znaleziono tam nawet dane konkretnych miejsc w postaci danych z GPS-u, w których coś miało przestać działać. Okazało się, że były to klasyczne koordynaty wskazujące na okolice dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, a konkretnie znajdujący się obok serwis firmy PESA. Wkrótce odnaleziono także koordynaty innych serwisów, czyli efekt, to jest ta zbędna nakładka na programie. Potem odkryto jeszcze masę innych niespodzianek w tym wszystkim, czyli wśród nich było blokowanie pociągu, gdy wymieniony został jeden z jego komponentów weryfikowanych po numerze seryjnym. Odkryto także opcję cofnięcia blokady i masę innych rzeczy przy tym wszystkim. Bo okazało się, że informacje, gdy trafiły do mediów o skutecznym uruchomieniu impulsów, to nagle pociągi otrzymały aktualizację oprogramowania, która usunęła możliwość naprawy. W innym pociągu znaleziono kod nakazujący, aby się zepsuł po pokonaniu 1 000 000 km. No i okazało się, że w tej sytuacji cała branża kolejowa jest w szoku po tych rewelacjach. Nikt nie może uwierzyć, że uznany producent świadomie zaryzykowałby swoją reputację dla stosunkowo niewielkiego zysku. Choć przykłady z przeszłości pokazują, że łatka awaryjności bardzo mocno teoretycznie powinna uderzać w zaufanie klientów. W praktyce bywa z tym różnie. Więc warto zastanowić się, czy byli aż tak głupi, a może nie przewidzieli, że ktoś odważy się zatrudnić specjalistów? To od razu odpowiadam. Skoro ktoś nabył towar i zleca jego naprawę, to serwisant, jeżeli robi to, co do niego należy, nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej. Te pociągi nie były dzierżawione, one zostały zakupione i to ich właściciel decydował o naprawie plus jakieś przepisy, że tak powiem, branżowe i tyle. Ale to, że nasi serwisanci, nazywani hakerami, nie ponoszą odpowiedzialności karnej wbrew temu, co chcieliby widzieć niektórzy internauci,
czy też byśmy powiedzieli trolle, być może zatrudnione przez jedną ze stron, to powiem tak, w tej sprawie czuć pieniądz. I może być tak, że taki serwisant może mieć podobne spotkanie jak na przykład Andrzej Lepper czy świętej pamięci Walerian Pańko. Więc takie pieprzenie internetowych troli, jak na przykład pisze Andrzej D., jeżeli ktoś ma zostać wsadzony za kraty, to na pewno ci domorośli hakerzy plus ci, którzy im to zlecili. Niestety w trakcie eksperymentów płonie ostatni działający komputer pokładowy, tak płonie, pali się kondensator i pisze tak dalej. Więc nawet nie ma sensu przytaczać tego w całości, ale to pokazuje... Co ty pieprzysz, Jaskier? Że tam, gdzie są duże pieniądze, tam nie ryzykuje się aż tak bardzo odsiadką, a ryzykuje się czymś zupełnie innym. W każdym razie, jeżeli popatrzymy na tę sprawę, wpisy internetowe niczego nie zmieniają, ale warto zastanowić się nad tym, jak to wygląda oficjalnie, bo na obecnym etapie trudno jednoznacznie stwierdzić, kto faktycznie odpowiada za tajemnicze awarie. Ale możemy podzielić to tak naprawdę na trzy strony. Czyli mamy hakerów i serwisantów, oni twierdzą, że sabotażu dokonał Newak. Newak twierdzi, to jest druga strona, że to jest teoria spiskowa. No jeżeli ona się okaże prawdą, to będą mieli pozamiatane, bo Newak wtedy prawdopodobnie wypadnie z rynku zamówień publicznych w całej Unii Europejskiej. No i mamy wreszcie całą branżę kolejową jako tę trzecią stronę. A ci jeszcze nie wyszli z szoku i czują się jak facet zgwałcony przez goryla, czyli szok, niedowierzanie i modlitwa o to, żeby koledzy się nie dowiedzieli. W każdym razie niezależnie od wyników śledztwa, cała branża ma problem, a ten problem może mieć kluczowe znaczenie dla jej przyszłości, dla zaufania pasażerów, opinii publicznej, więc kto mija się z prawdą i zachowuje się jak przysłowiowy Zorro w ostatnim odcinku, o tym, drodzy Państwo, w przyszły wtorek, dlatego że będzie to zdecydowanie bardziej jeszcze obszerny materiał niż dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia we wtorek.